Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku i zapraszam na kolejny odcinek z Kronik Myrtany. Nie wiem, czy ja byłem ślepy ostatnio, czy co, ale no chłop ma tu młot Kowalski. Nie wiem, albo go nie było, bo ja teraz poszedłem się przekimać, bo nagrywam ten odcinek zaraz po poprzednim. Poszedłem się przekimać i mówię, no pójdę do niego zobaczyć jeszcze raz. No i ma, nie wiem, ale no wydaje mi się, że go, a może widziałem, nie wiem, dobra, nieważne. W każdym razie, zauważyłem, że się całkiem nieźle wypstrykałem z pieniędzy. Aha, i znalazłem typa. Typ, który nas uczy wydobywania rzeczy, w sensie złóż i tak dalej, on miał bryłki złota na sprzedaż, więc kupiłem 5, więc mam 6, więc mogę zrobić oba miecze teraz. Tylko kwestia, no nie wiem, na jaki się zdecyduję. I co? Aha, i ten młot chcę kupić, no właśnie, on kosztuje 35, więc już prawie jestem biedny, ale to nic, zaraz czas nam. Liczę się odkuć. Dobra, no to tak, robimy save'a. Ja chyba wybiorę miecz, który da mi jednak bonus do walki bronią jednoręczną, bo obrażenia... O, wytrychy mogę robić, fajnie. Właściwości, jak to tu wygląda? Własnoręcznie obrażenia sieczne. Różnica obrażeń jest 5. Aha, szaszłykarz to jest taka szpada po prostu. Różnica w obrażeń to jest 5. Nie wiem, czy to będzie dużo czy mało, ale 5% do walki bronią jednoręczną, czyli dodatkowe 5% na zadanie obrażeń krytycznych. To mi brzmi chyba trochę lepiej. A, 8 bryłek złota, a nie 6. No dobra, to niepotrzebnie wydałem pieniądze, no ale trudno. Krótki ten mieczyk się wydaje, no ale no, obrażenia 45, 20 więcej niż mam teraz. Premia do walki bronią, no i nawet jest więcej wart. Więc podejrzewam, że tutaj jest coś ten. Dobra, robimy. Wytworzono wilczy kieł. Jedziemy, zakładamy wilczy kieł. Pyk, pięknie. No i co? I w sumie z Thorstenem możemy pogadać, żeby mu sprzedać teraz rzeczy. Pokaż mi, co masz na stanie. I tak. Wyjazd. Kilo zostawię. Topór drwala jeden sobie zostawię. Kurwa mać. Dlaczego sprzedałem 5 klikając Ctrl? Oddawaj ten nóż. To muszę zostawić. Zardzewiały, pyk, lagi nie sprzedam. Rękę szkieletu. Sprzedam. Proce sprzedam. Te dwa łuki też mogę sprzedać. Dobra, no i 209 i całkiem nieźle. A jeszcze mam do oddania ten. Kły, skóry i tak dalej, czas więc na... też będę trochę do przodu. Strzały sobie od razu otworzę, nie wiem gdzie je miałem, ale znaczy gdzie je znalazłem, ale nieważne. Dobra, no to mieczyk już mam lepszy, ja idę nauczyć się tego łuczarstwa i idę sobie zrobić ten lepszy łuk. Zawsze coś, nie? Zawsze te 5 obrażeń więcej. Więc czemu nie? Czemu nie? Ja jeszcze wstąpimy do Lokwara, posprzedaję mu wszystkie książki absolutnie. Wolę właśnie sprzedawać... Wiem, że to nie ma znaczenia najmniejszego komu co sprzedaję, ale wolę sprzedawać konkretne rzeczy konkretnym ludziom. W razie co, jakbym chciał odkupić, to chyba raczej zostaje im to w ekwipunku, nie? Więc raczej będę pamiętał, komu to opchnąłem, jakbym chciał sobie to odzyskać na wszelki wypadek. Więc tu mamy co? Przewodnik obserw... O, czytałem to? Nie wiem. Fajnie... Ej, nie, zaraz, chwila, bo jeszcze kupiłem bestiariusz o zombie. Nie czytałem. Bo zaraz opchnę. Rodzaj obrażeń, wiadomo. Ej, ty. Odporność na sieczne, o to muszę zapamiętać. Pohandlujmy i teraz mogę ci sprzedać absolutnie. No, wiecie co? Jeszcze sprawdzę, że ten przewodnik o Archolos czytałem. Czytałem, czyli raczej wszystko mam przeczytane. Oprócz tych tomów, ale to też sobie zostawię. No, oprócz tych ogólnie... A to umiem? Nie umiem, dostałem tylko książkę. Dobra, oprócz tych rzeczy do nauki, to sprzedam mu wszystkie książki, jakie mam. I też powinno być trochę do przodu. Zaraz wydam 150 na łuczarstwo, więc... dobra, to wypad, te wszystkie bestiariusze. Dobrze, i to w sumie, co od niego tutaj kupiłem wcześniej. Tajniki run też już mam przeczytane. Statut wsi, a to zostawię. Nie wiem po co, ale zostawię. No i tyle. 266. Nieźle. I idziemy jeszcze sobie wytworzyć łuk. I z takim nowym sprzętem... Idziemy jak spis dalej. No muszę zobaczyć, muszę sprawdzić w warunkach bojowych, nie?
jak się sprawują moje nowe rzeczy. No niestety ten mieczek jest krótszy niż ta kosa, którą miałem wcześniej. Ta szpada może by była trochę lepsza, jeśli chodzi o zasięg, no ale mówię, tu mam tę premię do walki bronią. A zawsze mogę sobie kupić jeszcze dwie bryłki złota i zrobić tę szpadę, więc tutaj akurat nic nie tracę. Chwila, zanim podejmę tę ważną decyzję. Hej, naucz mnie. Naucz mnie uczarstwa, poka towary i to było to. To jest też premia do walki łukiem, więc też spoko. Teraz się okaże, że nie mam połowy rzeczy. To się wczytam i tyle. I co my tu mamy? Drewno do wyrobu broni. Nie mam. Włókno cięciwy. Nie mam. Skóra kretoszczura. Mam. Drewno do wyrobu broni i cięciwy. Ktoś to sprzedawał. Ty? Towary. Dobra, cięciwa jedna, drewna dwa chyba, nie pamiętam. Skóra kretoszczura jest. Tu się robi? Czy przy kowadle? Stwórz łuki. Brzozowy łuk. Wszystko jest, dobrze. Robimy. I proszę bardzo, jestem samowystarczalny. No i pyk. Ej, czemu ja myślałem, że ja mam... łuk na 30? Ja się jeszcze zastanawiałem, czy brać na 35. Jeszcze z premią do... Wow! Zajebiście. Dobra, to... Pokaż. Poka towary i mogę ci sprzedać to, z czym łaziłem do tej pory. I przyniosłem trofea. Kły i pazury, 60 sztuk złota. Nieźle, nieźle, bardzo ładnie. Ale kurde, zajebiście. Mógłby być dłuższy, ale no okej. Mówię, zawsze będę mógł sobie wykuć ten drugi. Wtedy będzie dłuższy. Wtedy już w ogóle będę taki... zręczny, z taką szpadką. Mieczyk i szpadka. Dobra, a z questów? Nic mi tam nie wisi. Ostra jak brzytwa. Aha, to te. Zębacze przy obozie węglarzy. Na razie nie. Na razie absolutnie nie. Nie śpieszmy się tam. No i miałem dużo pieniędzy, już nie mam dużo pieniędzy. Zaraz będę miał trochę więcej pieniędzy. I tak myślę, czy się nauczyć tego wydobywania. Kwestia, ile on chce za to. To na szczęście nie kosztuje w punktach nauki, ale ile kosztuje w... 15 sztuk złota na plus 5. No dobra. Coś tam będę w stanie sobie... sobie podbić. Nie najgorzej. Jak tam statystyki wyglądają? Broń jednoręczna 35, łuki 32. Siła 35, zręczność 33. No wszystko tak mniej więcej na zrównoważonym... Ja chcę! Przepraszam. Widzisz, to nie było takie trudne. Ale mu jebłem. Jezu, dobrze, że się nie wkurwił. Bo by było nieciekawie. Skóry i futra... A, bo on już tylko szczura ode mnie skupuje. No tak, zapomniałem. Reszta jest w tym. Resztę trzymam do miasta. To co? To może spróbujemy iść tutaj w prawo za chwilę i tam górą? I gdzie ja tam dojdę? No do winnicy właśnie, tylko... Czy tam nie będą czekać na mnie jakieś zbóje? Tego właśnie nie pamiętam. Wiem, że gobliny tam było słychać, ale no to z goblinami raczej sobie poradzę. W sumie z ciekawości, bo jeszcze żadnego nie ciąłem. Jak mi to idzie? Zetnij trochę, wydobywanie. Właśnie, wszystko zasypuje okolice i niewiele tego dostaje ostatecznie. Więc chyba by się przydało nauczyć wydobywania. Jak tam z hajsem? 150, no to 50 wydobywania mogę się nauczyć, o ile się nie podnoszą znowu progi po... Nie wiem, co chciałem zrobić. O ile się nie podnoszą progi po tam 30 i tak dalej. No dobra, zacnie. Znaczy, mogło być lepiej, ale... Krwiopijcy, o, to na krwiopijcach sobie najwyżej zaraz spróbujemy wypróbować łuk.
No właśnie, ten... Chociaż nie, no nie jest tak źle z tym. Czy tutaj zasięg ma znaczenie? Czy niekoniecznie? Kurde, to też są rzeczne chyba, nie? Mogą mnie podziabać. Ale jak już tu jestem. Rzeczny krwiopijca. Pyk. Pyk. Ładnie. Niczego tu nie znajdę. Teraz sobie obadamy. Tam jest... Czy tam jest bagienny szczur w towarzystwie tego? Nie, tam jest ognisko jakieś po prostu. Zgaszone już. A nie, to nie tutaj. Będą czekać na mnie rzezimieszki. To w innym miejscu. No nie pamiętam już teraz. Macham, bo nic nie widzę. I się zaciąłem oczywiście. Ej, dobra, ja rozumiem, że jak w niewłaściwym momencie wcisnę klawisz w drugą stronę, no to nie machnę od razu. Ale że ja się zapnę na 2 sekundy i w ogóle nie mogę machnąć w żadną stronę, to już jest... To już mi się nie podoba. To już jest trochę nie fair. Na szczęście to był tylko szczur i wiele mi nie zrobił, no ale jakbym walczył, nie wiem, z orkiem na przykład. To już by było niesprawiedliwe. To nawet bardzo. Muszę przyznać, że łuk na krwiopijców całkiem niezły. A niby odporne na pociski. No nie wiem. Nie, to gobliny były odporne na pociski. Nie krwiopijce. No nieważne. Ktoś tam był. Odporny i wiem, że to był bullshit. Kurde, już taki byłem przyzwyczajony do tego mojego tasaka. Kosy. Nigdy nie zapamiętam, jak to się nazywało. No ale proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie ma dyskusji już nawet. Tylko pytanie, czy tu wszedł kryt, czy wystarczą... Raczej wszedł kryt. No, zdecydowanie wszedł kryt. To chyba... Chyba wolę faktycznie. Te 5% więcej, jeśli chodzi o walkę bronią, niż te dodatkowe 5 obrażeń. Tam penetracja pancerza była, ale nie każdy potwór ten pancerz ma i nie każdy... w walce z nie każdym potworem by to miało... zastosowanie. Aha, jestem tu z tej strony. No dobra, to ja wiem już, gdzie jestem. Zaraz tam mogę zejść do polnych bestii. I się zemścić, tylko najpierw się spróbujemy z topielcem. Jest sam, ale to jest zwykły topielec, a my się nie lubimy za bardzo ze zwykłymi topielcami. No chodź już, chodź, miejmy to za sobą. My się nie lubimy ze zwykłymi topielcami. Ała, właśnie dlatego między innymi. Skubane bardzo nieładnie atakują. A ja mu nic nie robię, no absolutnie nic mu nie robię. Może on ma pancerz? Może tu by się penetracja pancerza przydała? Może powinienem nosić 2 bronie i sobie zmieniać zależnie od tego, z czym walczę? No ale kurde, no nie ma sensu. Tu nawet krytyki nie wchodzą na niego. No dobra, teraz trzeba. To zaraz mnie zagryzie. Jeden błąd, który niewątpliwie popełnię za chwilę. I tyle się widzieliśmy. Zero życia, ale wygrałem. Zaraz się wyleczę. Może w tym domku będzie łóżko, to bym się przekimał. Nieźle, nieźle. Ile żyćku zostało? Gdzie to jest? 3. Nieźle. No dobra, no, jakoś tam się udało. No ale z większą ilością topielców nie ma szans. Kurde, strasznie... Mało skrobię im to żyćku. Chyba trzeba się zacząć inwestować w siłę już teraz. Tak mi się wydaje. Coś tu jest? Nie. Żeby ogólnie też ten damage był większy. Kurwa, jakieś ślady tu zostawiam. Dobra, polnymi bestiami zajmiemy się za chwilę, tylko przeszukam tę chatę, wyleczę się, bo tak na 3 HP to się nie czuję, żeby z nimi walczyć.
Kurde, no widzę, że tu jest złoto, dajcie mi to złoto. O nie, właśnie miałem mówić, że coś kojarzę, że ja to złoto już próbowałem zebrać, grając pierwszy raz, i ja się tutaj blokowałem. Tylko ja je chyba zbierałem wcześniej, jak grałem... No się pomiędzy odcinkami, tak mi się wydaje. I właśnie się chyba zablokowałem i te wszystkie polne bestie, które musiałem zabijać jeszcze raz. Nie, wiem, że coś takiego było, że gdzieś się zablokowałem i musiałem jakieś upierdliwe rzeczy robić jeszcze raz. O, może wystarczy, jak trochę tak kamerę podniosę. Zaraz zobaczymy. Dobra, coś tu jeszcze. No nie ma łóżka niestety. Co? Krąg drugi, tom trzeci. No dobra, dobrze. Dobrze mieć. Dwa skręty, to już będzie też na sprzedaż. Rzeczy, fajnie. A i tej kradzieży kieszonkowej też się jeszcze będę musiał nauczyć. Żeby kraść. No nie, to nic nie da. Dobra, no trudno, to te dwie monetki niestety muszę zostawić. Coś tu jeszcze jest, niebieski bez, za chatką, pusto. O, ktoś tu był. Ktoś tu krwawił. Dobra, co my tu mamy? Coś, czego mam w miarę dużo. I co leczy w miarę spoko. No i pięknie, i twoje zdrowie plus 5. No i mieliście. Zróżnicowana dieta. Ważna w grach, jak i w życiu, pamiętajcie. No dobra, to zapraszam teraz w takim razie. Runda druga, zemścimy się trochę tutaj na pierwszych pojedynkach z wami. No i tu też strasznie mało damage'a. One są odporne na sieczne? Ja wiem, bo sprzedałem ten. Zawsze w dziennik mogę sobie zerknąć. Nie, nie było chyba tam odporności. Dobra, pojedynczo, pojedynczo, halo, halo. I na równym terenie. Mam ostre wrażenie, że miałaby przewagę, gdybym to ja bym wyżej, byłbym wyżej. Mimo high groundu, to ona by miała przewagę. Mimo mojego high groundu, ona by miała przewagę. No i ostatnia. Tym razem mam gdzie uciekać. No i proszę bardzo, to była ta, co mnie tak dziabała wtedy. Bo ona była najbardziej z brzegu. Wiem, że się mogły pozamieniać, ale to nic. W mojej narracji to była ta i to na niej musiałem się zemścić. No dobra, tyle. Roślina lecznicza jeszcze. Dobra, no to idziemy dalej w stronę. W stronę winnicy w takim razie. Strasznie mi w gardle zaschło. Aż dziwne. Ale w sumie mało płynów dzisiaj przyjmowałem, to... To bardzo możliwe. I głodny się robię, ale na szczęście zaraz po nagraniu idę robić obiad. Czyli jeszcze będę musiał się najpierw nawąchać i bardziej się kurwić, że nadal nie jem, ale... Ale potem już będę jadł. A jaka blada. Dobra, tu trochę zjebałem, bo chciałem się wydostać z drzewa. Zanim zaczęliśmy walczyć. Dobra, tu sobie przejdę dołem, bo tu chyba też można jeszcze na dole trochę... O ty! Chciałem powiedzieć poekspić, no i się nie myliłem. Cholerne chrząszcze. No ty, no dawaj mój ty wilczy klecz, jak ty się tam nazywasz. W chrząszcza nawet nie mogę trafić. Gdzie ty jesteś? No tam na górze. A zejdzie tu do mnie? O ty! O nie, dwie! Nie, dobrze, dobra, tamta uciekła. Znaczy nie uciekła, tylko odskoczyła. Słyszałem, że coś spadło, ale nie, ona nie dawała ostrzeżeń wcześniej. Nie, kurde... Ten, zaskradała się. A to skąd ona spadła? Przecież ona była w samej winnicy. Znaczy między... Co to było? A, krzak winogron, no jasne. Na pewno będę z dołu zbierał krzak winogron. Ona stąd gdzieś musiała spać, no to ona była wśród ten, wśród winogron. Nikt jej tam nie powstrzymał wcześniej? Co to kurna za zabezpieczenia winnicy? Beznadziejne. Coś tu dookoła, nie. Co tam dalej nas czeka?
Może tam... Ej, tam jest chyba jaskinia polnych bestii czy coś takiego. Zaraz tam zajrzymy. Tak mi się wydaje. To wiem, że można trafić później na legendarnego dzika. To na zwykłe chyba też. O, ścierwojad leśny. No dobra. Zobaczmy. Czy pójdzie troszeczkę lepiej. Z nową bronią. No z niby na strzały podatne, ale ścierwojady są dość szybkie, więc nie zdążę zmienić łuku. Gówno, nic lepiej nie idzie wcale. Jak chujowo siekałem, tak chujowo siekam. Jeszcze nawet nie mogę trafić. No nic, znak to, że trzeba inwestować umiejętno. W mózg, kurwa, trzeba inwestować. W umiejętności, właśnie. No w sprzęt zainwestowałem, niewiele daje. Widzicie? Dobry sprzęt, a chujowe umiejętności? Nie tędy droga, nie tędy droga. Widzicie, jaki ten gotik życiowy? Najpierw mieliśmy poradę żywieniową, teraz mamy poradę taką ogólną życiową. No, wszystko się zgadza. Są krytoszczury. A jak właśnie krytoszczur kontra ściała? Jak już trafię kiedyś? Chujowo. Chujowo, bo nie trafiam. No, całkiem nieźle. Dobra. Podziabane. Oczywiście, że mnie dziabnął. On też zrobił podziabane. Dobra, mięso krytoszczura, to na pewno. 6 potrzebuję, żeby jakby zamknąć questa w silbach u rzeźnika. I będę miał całe mięcho dla niego już oddane. Co my tutaj mamy? Nara! Z niedźwiedziem się nie próbuję. Pewności nie mam, ale wydaje mi się, że za wcześnie jeszcze na niedźwiedzia. Niech on sobie tam siedzi. Co my tu jeszcze mamy? Tam na górze ścierwojady. To chyba wargi się też gdzieś lubiły kręcić. Są też dziki. O, warga chyba słyszałem na górze właśnie przed chwilą. A na warga to jest zdecydowanie za wcześnie. A to chociaż te ścierwojady tutaj spróbujemy, gdzie one są. Tu. No dobra, zrobię save'a. Chcę się spróbować z dwoma naraz, ale wiem, jak to się może skończyć, więc... Zajebiście się skończyło. O nie, jest w niekończącej się pętli umierania. Co ja mu zrobiłem? Prowadziłem na niego zagładę. Dobra, spróbujemy dzika. W takim razie, nie wiem, jak to wyjdzie, ale... O, spróbujemy. Może łukiem? O ty! A tak, bo to zwykły krwiopijca był. O nie, wszystkie teraz biegną. Ale zjebałem! Ale zjebałem! Blokował się? Może? Dobrze, że to był ten już trafiony. Dobra, nieźle. Nieźle, nieźle. Oj, kiełdzika. Też dobrze. Dobra, podleczmy się trochę. Dżemorem. Co tu mam jeszcze? Tartę jakąś. Pięknie. Kanapka. Nie wiem, czy to bardziej mi tam manę nie odnawiało? Nieważne. Dobra, na razie starczy. Oj, słyszę wilka albo warga. Nie podoba mi się to. Wolę wiedzieć, co mnie tutaj otacza. A się nie dowiem. Tam na górze. Niestety wydają takie same dźwięki, więc się nie dowiem. Zanim nie zobaczę. Młody czarny szczur. To... A, wargi. Niedobrze. Tam też. Kurde, kręcić się tu, nie kręcić. Niebezpiecznie trochę z tymi wargami. No to na bank jeszcze nie jest czas na... Na polowanie, na wargi.
Myślałem, że tam chłop leży martwy. Dziki za daleko. To w krwiopijce można sobie poszczelać. Dobrze. Save unio. Kurde, przyjemnie mi się tu biega, XP. Boję się tych wargów. Boję się wszystkiego właściwie. Jak się walczy z dzikiem? Powiedz, z dzikiem walczy się krótko. Dobra, no to myślę, że te kilka... Przepraszam. Oznaka tego, że mi w gardle zaschło. Te dziki możemy spróbować. Dobra. O, pięknie. Taką... Taki obrót spraw to ja lubię. Tu strzał, który wszedł. Szybka zmiana broni. I ciechamy dalej. Bardzo dobrze. Dobra, tego trzeba tu jakoś zajść. Dobra, teraz nie zdążę. No właśnie. Ale na szczęście nie zrobił mi aż tak dużo. Ale mnie, kurde, naskoczył na mnie. Dobra, trzeba szybko, bo tam za mną są kolejne, żeby mi zaraz nie spadły z góry. Młody już wleciał, młody dzik już tu biega. O, młody dzik zostaje w pyski, leży. Niczego tu nie znajdę. Dobra, te mam poplądrowane. Tam nie było jeszcze zwykłego dzika? No jest, ale wyżej są wargi. A z wargami, no raczej nie. I czy tu nie było gdzieś cieniostwora? Czy ja nie tutaj jestem, gdzie myślę, że jestem? Wydaje mi się, że gdzieś tu się czaił. Cieniostwora chyba ani jednego nie zabiłem, jak grałem ostatnio. Szczury tu są olbrzymie. Schodzący na strzał. Ale gdzieś tu jest kretoszczur. Gdzieś tu po lewej stronie, na bank. Albo nie? Nie, chyba mi się lasy pomyliły. Nieważne. Jestem przy kopalni. I w kopalni chyba można złoto wydobywać, tylko kurde, ja nie wiedziałem jak nigdy. I nie chcieli mnie tam wpuścić do środka, więc nie bardzo wiedziałem jak to ogarnąć. Kurde, kuszą mnie te wargi. No, z wilkami sobie radzę, jeśli są pojedynczo. Więc jeśli by mi się udało jednego warga odciągnąć, może nie byłoby tak źle, tylko to jest to, że właśnie wargi niekoniecznie chcą chyba być odciągane pojedynczo, ale no spróbujemy, no przecież jak nie spróbuję, to nie będę wiedział, nie? Jak sobie poradzę z takim pieskiem. Może za mało hapeków na takie wygibasy, ale on strasznie powoli. I raczej po jednym ciosie. Tak, zdecydowanie po jednym. Ale no widzicie, ile się muszę cofać, żeby mu cokolwiek robić. Jest do zrobienia, ale musiałbym mieć całą mapę do cofania się. A nie mam. Nie, dobra, bez sensu, bez sensu, bez sensu. Głupie, stracę tutaj nie wiadomo ile czasu, a i tak mnie jeden błąd wystarczy, żeby mnie zagryzł, więc... Więc jeszcze nie, zdecydowanie wargi jeszcze nie. No ale to już chyba to na expa jest za wargi, więc... Nie ma się co dziwić. No dobra, to spróbujemy się jakoś, nie wiem, wbić do tej kopalni albo coś. Jeszcze spróbuję tego dzika może wywabić. Wargi są tam na górze. O, czekajcie, on sam się wywabił właśnie. Wow. Skubany, enter the game. Ała. No, potężnego susa robią do przodu. Duży zasięg mają tego skoku. Żebym się w wargi zaraz nie wyrypał, ale nie, to jest jeszcze ten przesmyk taki skalisty. Zanim gdzieś tam do wargów się dostanę, więc spoko. No i nieźle. Całkiem nieźle. Dobra, i tam już jest raczej cisza, tylko tam wyżej są wargi. Dobra. Elegancko. Całkiem nieźle. Jak to na mapie wygląda? Gdzie ja jestem? Tutaj. No dobra.
Nic mi to kompletnie nie mówi, ale ale spoko. A jak tam level? No wbity niedawno. To idzie w siłę. O, już nie ma co. To mi zaczęła gra klatkować. A teraz na OBS-ie jest git, a mi na monitorze klatkuje. Ja kurwa nie rozumiem. Co tu się dzieje? Dobra, co za szczaw królewskie? Tam co przegapiłem? Ziele lecznicze. No i muszę podbiec i zebrać, bo nie da mi to spokoju. Że ono tu leży. Znaczy, że ono tu leży, to niech sobie leży. Tylko ja je widziałem. To jest właśnie problem. Gdybym go nie widział, to bym, wiecie, czego oczy nie widzą, no to... I kolejna życiowa lekcja Gothic. Ty, a tu to się aż prosi, żeby wejść. A tu już chyba nie. No, już nie dam rady. Dobra, myślałem, że jakieś tajne przejście. Chociaż ten łuk, no też taki kuszący, że coś tam na górze jest pewnie. No ale wargi go pilnują, więc nie wybieram się tam absolutnie. Dobra, co my tutaj mamy? Jest strażnik, jest goniec i to na razie tyle. Nie wiem, wiem, że on był bardzo niemiły i nie chciał mnie wpuścić ostatnio. Nie wiem, czy to się zmieni teraz. Tu co mamy? Jakaś chatka, tam mamy leśnego ścierwojada. Zobaczymy, czy faktycznie jest taki podatny na pociski. No fajnie by było, jakbym na przykład mógł go siekać, ale to życie mu tak schodzi nieciekawie, ale jakbym go trafił ze strzały, to momentalnie tam powiedzmy jakiś potężny dymycz, nie? A na bank, nie, na bank zadam mu jeszcze mniej obrażeń niż jakbym... Nie w tego. Niż jakbym go... Ej, no nie. Jest zdecydowanie lepiej niż dziabanie nożem. Więc faktycznie. Bestiariusz, nie kłamam, tylko muszę zdążyć strzelić wystarczającą ilość razy, zanim do mnie podbiegnie. A to jest już raczej... wymagające dosyć. Jak tam ze strzałami? 26. No to szkoda marnować na ścierwojady. Więc jedziemy. Tam jest woda, pewnie są topielce, a to będzie można wymanewrować biegając do wody właśnie. To jest dziwne, nie? Że topielca, czyli teoretycznie bestię, która w wodzie żyje, w wodzie się urodziła i wychowała, można wymanewrować wchodząc do wody właśnie. No ale cóż, nie ja to robiłem. Nie ja to tak wymyślałem. W tym klasztorze też nie byłem. Tyle miejsc, w których nie byłem. Mam wrażenie, że jakieś, nie wiem, 10% gry zrobiłem grając za pierwszym razem. Nie mówię, że teraz zrobię 100, ale no na pewno więcej, bo zamierzam przejść. Wtedy już gdzieś tam w trakcie trochę mnie zmęczyła. Co tam mamy na dole? Mam morskiego, mamy tu... O nie, kraby, o Jezus. Z krabami pamiętam, że... Trochę się namęczyło, w sensie... Walczy się z nimi tak samo jak z polnymi pełzaczami, czyli wystarczy machać dookoła i... I w końcu się nadzieją same, ale one mają dość gruby pancerz, ciężko się tam przez niego przebić z tego co kojarzę. I też to skrobanko życia by było takie... Bleh. Bez sensu, za wcześnie jeszcze. Ten chłop mnie może chyba gdzieś przewieźć, nie? Coś mi się tak wydaje, przewoźnik, dokładnie. To jest twoja chata? Chyba nie. Zaraz zobaczymy. Wiecie, niby nie jego, ale jak mu się zacznę dobierać do kuferka, to... To może zmieni zdanie. Ale jednak nie. Kociołek rybaka. Polewka z rzecznego mirtu. O, no trochę tego mirtu mam, więc kto wie. Może się przyda. No to dawaj, od razu kiełbacha, chleb, piwo i mamy. Dobra, to się od razu nauczę tych przepisów. Punkty trafię 50. Ryba, dowolne warzywo, rzeczny mirt. Nieźle, tylko ryby się przydadzą, ale jeszcze nie zacząłem nawet łowić, więc... Rzeczny mirt, dowolne warzywo, sól... A, nie mam worka mąki. Ty, a Bastian nie ma? Muszę sobie ten zajrzeć do niego. I poogarniać te właśnie rzeczy takie stałe. Bo może by miał. Może miałbym z głowy. Raz bym zapłacił i mógłbym sobie gotować te rzeczy. Bo właśnie w wielu przepisach brakuje mi tych właśnie stałych, że tak powiem. Nie wiem jak to określić.
tych niewyczerpywalnych, o, składników. Dobra, tam nie pójdę, bo zawalone. No tam harpia jest w ogóle, o, to też nie. Też za wcześnie, jeszcze na harpiątka. Miałem iść do winnicy, nie? Dobra, co tam? Zatrzymaj się! No stoję przecież. O co chodzi? Dla takich jak ty nie ma przejścia, odejdź. Aha, i to jest pogadane. No to właśnie... Tak cię wspominam właśnie, kolego. Dokładnie tak. Dobra, to dojdziemy tam do tego skrzyżowania, pójdziemy w lewo. Tak, do momentu napotkania naturalnej bariery. Jaką będą przeciwnicy na zbyt wysoki poziom, jak dla mnie. I potem się wrócimy do winnicy i zrobimy tam, co trzeba później. Nie wiem, czy już będą jakieś questy. Wiem, że też tam jakiś questline jest z tą... z tą winnicą całą. Ale no, mówię, u Rity też mi się wydawało, że coś jest. Ale być może to będzie później, nie wiem. Nie mam pojęcia, czy ja będę mógł się czegoś dowiedzieć na tej winnicy, ale zanim się dowiem, to właśnie... Nie biegną za mną te wargi, prawda? Dobrze. Że oni coś tam będą wiedzieć, ale zanim mi powiedzą, to coś tam będę musiał zrobić dla nich. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ty, albo tu gdzieś jest po prawej cieniostwór. Czarny szczur. Tam gdzieś był młody czarny szczur chyba jeszcze, nie? Dobra, a tu jeszcze można trochę poekspić. Tam po prawej widziałem dziki. Tak, tam chyba za tym łukiem. Tam gdzieś jest cieniostwór. Gdzieś tu jest w każdym razie. Tego jestem pewien. Ale dobra. No to właśnie cieniostwór jest taką naturalną barierą, o której mówiłem. Której nie przejdę. Znaczy on jest w lesie. Wiadomo, cieniostwory przy głównych drogach nie siedzą. O, jak na złość, z żadnego krytyka. Dobra, już trudno. Jedziemy. To jest to, że jak ten krytyk wejdzie, to jest po prostu miodnie, a jak nie wejdzie, to życie tak... zabija, że jakbyś chciała, nie mógł. Dobra, szczury spróbujemy zestrzelić. Może się uda. Powinienem sobie jeszcze zapisywać, na co idzie o kurwa. Na co jest o Jezus Maria, zagryzą mnie, prawda? Umieram fest, no może z jednym? Nie, Jezus Maria, nie ma opcji. W życiu nie, spore są te szczurzyska. No niechętnie atakują z drugiej strony. No, ale jak są dwa, no to już dupa. Nawet krytyk za dużo im nie robi. Już zapisałem przy... Nie, z jednym może jeszcze, ale z dwoma mi się nie chce skrobać znowu. Tu nawet krytyk za dużo nie ten. Czy ja powinienem nosić faktycznie dwie bronie ze sobą? Jedną sieczną, jedną obuchową. I spoglądać w bestiariusz i zerkać co tam jak tam. Dobra, to ja się odsunę, żeby ona się na mnie nie rzuciła. O, goblin tam był nawet na górze. Czekajcie, ja sobie zerknę. Gdzie ja to będę miał? Informacje ogólne pewnie. Bestiariusz. Zombie, orkowy pies. A, tylko weź tu szukaj szczura teraz. Warkwik. Mogę scrollować? O, świetnie. Czarny szczur. Odporność pociski. No to by się zgadzało. Rodzaj obrażeń sieczne. Występowanie rada. Znacznie większy od pozostałych. Równie wiele bardziej odporny. Podobnie jak pozostałe. Często wybierze padlinę zamiast walki. Aha, może jakbym właśnie na ścier... No nie, no lazły koło tych ścierwojadów i miał je w dupie. Chyba już uznały, że ja jestem padliną. I przez to wolały jednak trzymać się mnie. Dobra, tu żebym do tego misia tam nie spadł. Bo się zdziwię. Ja chciałem do dzików. Jak ja mam je tam odwiedzić? Ja chciałbym się wpakować w cieniostwora. No to chyba tam gdzieś. Albo tu może gdzieś wskoczę? Albo one przyjdą do mnie! O, jest. Ma tu mały. Mały, nie mały, zginiesz. Jak tylko wejdzie krytyk. No właśnie. Any moment now.
Dobra, to pójdziemy na goblinki. To goblinki mogę w ten sposób. Pyk, pyk. O, skubany, leciał i nie trafiłem. Bardzo ładnie. Muszę przyznać, że przeciwnicy, którzy schodzą na jedną strzałę z łuku, są sympatyczni. Wino chlali, skubani. Na lutni grali, imprezę mieli, a ja tu wchodzę jak do siebie i niszczę wszystko. Dobra, mam was cztery skręty do sprzedania. Panu Raskołu w Silbach. To Silbach to taka całkiem fajna baza wypadowa. Tam jest cieniostwór. Tam gdzieś. A on pokaże, bo będzie, że kłamie. I że nie chcę tam iść, bo sobie ubzdurałem cieniostwora. Kurwa, szczur jeszcze. Skąd żeś się wziął, szczurzysko? Ja tu dzika muszę najpierw załatwić. Szczur, idź se gobliny zjedz, co? Padlinka pyszna. Pożywna, wspaniała. Dobra, już jedziemy tu, nie jedziemy? Skąd on się tu wziął? Tam krwiopijca jeszcze, a to też z łuku. Później. Skubamy, no. No szczur, to rozumiem, że się zaskradał, ale tej polnej bestii to nadal nie mogę przeżyć. Ależ pięknie wyszło. No i tu też, z dzikiem to samo. Jak wejdzie kryt, to jest po prostu miodzio, a jak nie, to... Trzy dni możemy tutaj się napierdalać. I nic z tego. Kurde, jak ja już wlezę do tego miasta, jak ja już pogadam z tą Fridą, jak ja jej sprzedam to wszystko, co ja tu mam. Masakra. No dobrze, bardzo dobrze. Hajs potrzebny. W mieście jest też chłop, co to zbroję ulepsza. Więc też może sobie tę skórzaną ulepszę. Pamiętam, że ostatnio chyba miałem dylemat, czy ulepszać skórzaną? Bo miałem chyba zbroję strażnika, podstawową, nie mogłem jej ulepszyć, ale jakbym ulepszył skórzaną, to ona by była lepsza niż ta strażnika. Coś takiego tam chyba. Jakoś tak to tam wyglądało, zdaje się. Gorzek, tu jest cieniostwór. Chły, chły, chły. Nie no, jest tam, gdzie mówiłem, że jest. Ale da się go ominąć, więc tak też będę planował zrobić. Nie wiem tylko, gdzie ja wyjdę tutaj od tej strony. Pięknie, dwa krytyki. Ty, albo olać siłę na przykład i jechać tylko w te... w walkę bronią jednoręczną na przykład. Uuu, goblinie jagody, nice. W sumie nice, no najpierw musiałbym potężne ilości alchemii sobie ogarnąć, znaczy punktów nauki, żeby się nauczyć alchemii i robić te stałe mikstury. Ale byłyby dobre. No spoko, wszystko przed nami. Ja zacząłem się chyba uczyć alchemii właśnie na tym bardziej zaawansowanym poziomie i gdzieś tak mniej więcej skończyłem te kroniki. Ja mówię, zrobiłem może z 10%, więc chyba spokojnie zdążę się jeszcze nacieszyć alchemią i robieniem. Tylko nie wydawałem tylu punktów na wszystko. Tylko siła i broń dwuręczna i nic więcej. I kowalstwo. A tutaj siła, zręczność, broń dwuręczna, łuki. A, widzicie? A, mówiłem. Jest. Ale nie dziabiemy go. Podejrzewam, że te 22 strzały nawet mu nic nie zrobią. Nawet gdybym znalazł nieosiągalny dla niego high ground. Kolega cię zasłonił, podziękuj mu pośmiertnie. Pilnuje czegoś fajnego? Grzyba. No dobra, gdzie ja tu zajdę? Zamiast wilki, dobra. Czarny wilk. Okej. Ło, wilki na szczała. Cudownie. Cudownie. A czarny wilk? Czarny wilk ma w dupie szczały. A dobra, już strzelę. Chciałem zmieniać broń, ale jak się zorientowałem, jak jest blisko, stwierdziłem, że bez sensu. Dobra.
Nadal nie wiem, gdzie jestem. Coś mi się kojarzy, że zaraz gdzieś na bagna dojdę. Tak mi się coś wydaje. Kurde, dużo to jest takich półek skalnych, które teoretycznie zachęcają. Ej, wiem, gdzie jestem. Jak tu zejdę w dół i pójdę w prawo, to będę przy Silbach. To są te leśne... Leśne ścierwojady, co to mnie denerwowały parę odcinków wstecz. Ale ja mam teraz high ground, jak to dobrze rozegram. A one są podatne na szczały. I one mogą tego dobrze nie rozegrać, a przynajmniej nie tak dobrze, jak ja to rozegram. I cel pal! To zaraz mi się skończą strzały. No, że rozegrały to świetnie, bo się schowały. Dobra, bez sensu to było absolutne. A już wolę chyba podejść i je podziabać. Za mało strzał. Ale jestem przy Silbach, także zaraz sobie dorobię strzał. Muszę ogarnąć sobie ekwipunek ogólnie. Pomyśleć, co by mi się przydało. Co... Nie, dopóki nie dojdę do miasta i dopóki nie będę miał w miarę wszystkich handlarzy, czy tam skupujących ogarniętych, to nie będę ogarniał ekwipunku, żeby się nie okazało, że sprzedam coś komuś, co mogłem sprzedać komuś innemu za pełną cenę. Dobra, no to chodź tu, ścierwojadku. Bijmy się. Mam się wyleczyć może, ale już dobra. No to widzicie, jakie kółeczko sobie. Wyszedłem z Silbach, wróciłem do Silbach. W ogóle się nie spodziewałem się absolutnie, że to jest ta droga, którą ja tu podążam. Dobra, to się mogło źle skończyć. Ale skończyło się nieźle. Zero damage fight. Całkiem nieźle. A my musimy kończyć. Znowu żeście mnie zagadali. Ja nie wiem. Jak wy możecie mi to robić. No dobra, moi drodzy. Ja sobie zadziabam tego ścierwojada. Wrócę do Silbach. Nie wiem, co dalej. Muszę iść robić obiad. Jestem głodny. Muszę się napić, bo mi się pić chce. Także na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie stawić łapę w górę albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał. Wy wbijajcie na Discorda, Instagrama i Facebooka. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, pa!